Cześć, widać, dzisiejsze pudełko jest nieco większe. Proszę, cały kadr mi zajmuje. Jest to oczywiście standardowy Weetabix, w standardowej cenie. I nie ma trzeba sugerować wielkości pudełka, bo zazwyczaj pudełka są większe, kiedy po prostu w środku znajduje się jeden przedmiot, który by nie zmieścił się do mniejszego i tyle. Zamówiłam oczywiście jeszcze słowiański, ale dzisiaj dostałam tylko ten Weetabix i dotarł do mnie 1 czerwca dzisiaj, czyli w Dzień Dziecka. Na słowiański pewnie będę musiała jeszcze poczekać i jeszcze dodatkowo jeden box zamówiła moja siostra, a więc będą czerwcowe, nie, majowe, są majowe, jeszcze dwa poza tym. Więc otwieramy. Jak zwykle nie pamiętam tematu, nie wiem kiedy ostatnio pamiętałam temat przed otwarciem pudełka, ale z tego co pamiętam, to początkowo nawet nie wiadomo było jaki jest temat, dopóki się pudełka nie otworzyło, bo nie było na stronie takiej informacji. Okej, mam czarną szmatę. Jest tam coś dużego. Ja nie mam okularów, więc wyraźnie nie widzę. Zobaczmy, co jest w pudełku. No więc jest to kolejny kubek do kolekcji. Okej. Jest cały czarny, jak widać. Będę musiała chyba go zlać gorącą wodą, aby się przekonać, co jest właściwie na wzorze. Więc chwileczkę, zaraz wracam. Okej, więc mamy znaki zodiaku. Czemu do góry nogami? Rany boskie. Gdyby nie to, że do góry nogami, powiedziałabym, że nie najgorzej. Chociaż wolałabym ten kubek, żeby po prostu miał taki wzór, a nie pod wpływem ciepła, bo ogólnie mnie takie zabiegi nie jarają. Nie widzę w tym nic fajnego. Wolałabym, żeby był biały z czarnymi właśnie symbolami znaków zodiaku, żeby nie były te symbole do góry nogami. Tak więc, mamy książkę i ewidentnie box dotyczy astrologii. Jest w ogóle dzisiaj kartka. O, jest. Czarodziejki, wiedźmy i widzące. Przed wami Weetabix, znaki zodiaku. Co w nim znajdziecie? 8 rzeczy. Okej, czyli jakby więcej niż chyba ostatnimi czasy. Wydaje mi się, że jeszcze nic nie mam o astrologii. Znaczy typowo o znakach zodiaku nie. W zasadzie tu mam cały zestaw książek. Myślałam, że będzie tylko o znakach zodiaku tak dość pobieżnie, ale to chyba ogólnie o całym horoskopie będzie. Mam cały, jak mówię, zestaw, nie wiem ile tam jest książek, jeszcze nie zaczęłam czytać, bo to są cały zestaw tomów. I jeszcze mam jedną książkę o astrologii, którą zaczęłam, ale mi się odechciało. Zajęłam się po prostu innymi książkami i ta książka jest chyba z lat 80. jak się przyjrzałam. No to będzie kolejna pozycja. Ale ta chyba jest konkretnie skoncentrowana właśnie na znakach zodiaku. Coś tu widzę o tarocie. Nie widzę żadnych tych diagramów, które są w tamtych książkach. Więc chyba ta jest przede wszystkim właśnie skoncentrowana na znakach. W ogóle to jest astrologia jako język symboli. Jak zrozumieć siebie i bliskich, korzystając ze znaków zodiaku, ascendentu, domów, horoskopu oraz gwiazd królewskich. No cóż, jak przeczytamy, to się dowiemy. Herbatka. Nieboskłon, kwitnąca herbata liczy. Okej. Chyba kiedyś coś takiego piłam, natomiast już dawno nie. I to oczywiście chodzi o to, że mam tutaj zaschnięty kwiat. Wrzucamy do kubka, zalewamy. On się rozkłada i to jest cała herbata. W sumie kuleczek tych herbat było 4, więc tu mi zostały 3. Więc nie jakoś dużo, natomiast nie wiem ile można by było w sumie zmieścić w takim opakowaniu. No i mamy mniej więcej chyba w pełnym rozkwicie. Oczywiście nie wygląda to jakoś zachęcająco. Jakiś potwór z bagien.
Natomiast taki urok właśnie tej herbaty. Ty mamy karty ze znakami zodiaku, czy naklejki, czy karty? Chyba karty. Co ja właściwie mam z tym zrobić? Bo to nie jest coś takiego, że mogę sobie gdzieś to ładnie wyeksponować. Może na kartce będzie informacja, do czego mi to służyć. Mamy kolejne pudełeczko. Jest to świeczka. Ekologiczna świeca sojowo-rzepakowa. Zwierzyniec niebieski. Ze znakami oczywiście zodiaku. Nie ma opisu zapachu i jest to świeca... Ten słoiczek nieco większy niż te standardowe świece właśnie w słoiczkach, ale no mniejsze niż to, co było w poprzednim boksie. Jakimś cukierkiem pachnie jak dla mnie. A co? Myślałam, że to są takie jakby, ja wiem, kamyczki z symbolami znaków zodiaku, a to wygląda w sumie jak papierki. Jakoś tak nieimponująco jest to tutaj wrzucone. Taki cukierek cytrynowy jak dla mnie, nie wiem. Nie dostałam informacji. Znaczy ładnie pachnie, to na pewno. Etykieta fajna. Nie bardzo przekonują mnie te wrzucone jakby karteczki do środka, natomiast... No bez tego była po prostu zwykła biała i pewnie nie byłoby też fajnie. Dobrze, kolejna rzecz. Co to mamy? Zodiakalny wosk do kominka. A, tego jest więcej. Pachnie jak ciastka. Ogólnie mamy cztery znaki na tych ciasteczkach. I całe szczęście wśród nich znalazł się mój znak. Barani. Oprócz tego mam jeszcze byka. Strzelca i Boże, raka. Zdaje się, czy nie podawało się daty urodzenia przy boksie. Chyba nigdzie w informacjach do wysyłki nie ma. Więc tak, biorąc pod uwagę, że staje się 4 na 12, to mamy jakieś 33% szans na dostanie wosk z naszym znakiem. Ok, nim dojdziemy do dużej rzeczy, mamy tutaj kadzidło, biała szałwia bodajże. I takie kadzidła są bardzo tanie, jak kiedyś mówiłam chyba ostatnio. To tak w granicach złote 20, złote 40 nawet można kupić. Ale białą szałwię bardzo lubią, więc nie wiem, co to można zaprezentować. To po prostu zwykłe... kadzidło na patyczku. Najwygodniejsze w użyciu. Teraz czas na dużą rzecz. I są to puzzle. Które co prawda są ładne, aczkolwiek jakoś nie jest to coś, co bym oczekiwała w takim pudełku. Seria zakręconych obrazów, których elementy po ułożeniu tworzą spiralny kształt. Ile szczęści? 1040. Jako produkt solo mi się podoba, tylko jak ja tym mam zarzuty wobec tego pudełka? Otóż po takim pudełku jak Witchbooks spodziewałam się, że dostanę przedmioty takie właśnie dla uprawiania czarów, tak? Nie wiem, jak to nazwać dobrze, ale takie przedmioty praktyczne.
A co tutaj mam? Astrologia, bo to jest w ogóle temat astrologia, ten box, czyli faktycznie odnosi się do takiego działu, który niekoniecznie musi nam się łączyć z czarami, bo niektórzy w ogóle nawet jakby nie łączą astrologii z czarami, ale też to jest po prostu nauka. Więc mamy książkę, tak? Rozumiem. I co jest dalej? Co poza tym? Takiego bezpośrednio związanego z czarami. No nie wiem. Wosk? Wosk może być z jakiegokolwiek powodu. Herbatka z jakiegokolwiek powodu. Kubek? Świeca? Jakie to ma praktyczne zastosowanie? Ma jakieś? I kadzidełka? Spoko, ale kadzidełka można tak dla szanu palić. Spiralne puzzle. Kwitnąca herbata, świeca, wosk. Karty ze znakami zodiaku i konstelacjami. Idealny dodatek do magicznych zdjęć. Książka, kadzidełka, magiczny kubek. Innymi słowy, to nie ma zastosowania. No ten boks po prostu nie spełnia tych moich oczekiwań pierwotnych wobec samego boksa, bo naprawdę spodziewałam się więcej rzeczy praktycznych. Czasami oglądam jakieś unboxingi z boksami z zagranicy i tam naprawdę można znaleźć takie rzeczy w tematyce jakby jeden do jednego, tak? Mamy ten temat i lecimy rzeczami praktycznymi, bezpośrednio związanymi z tematem. Tutaj naprawdę, no fajne puzzle, ale nie spodziewałam się takiej rzeczy w boksie tego typu, no. Nie chodzi mi o to, że to jest astrologia, tylko boks, który jest, to jest witch books, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że wcześniejsze boksy, jakie zamawiałam, właśnie witch booksy, to one były bardziej praktyczne niż to, co jest teraz. Nawet jeżeli bierzemy argument, że to tutaj jest, to to jest jakby wykonywane własnoręcznie, tak? I dlatego te boksy są wyjątkowe. No to co to jest wykonane własnoręcznie? Tutaj mamy tylko etykiety, no bo ta herbata, to nie jest jakieś nie wiem co. Wykonane własnoręcznie świeca. Kubek, który z jakiegoś powodu jest na drugą stronę. Woski. Nie ma tutaj właśnie, nie widzę tej inwencji twórczej już ostatnimi czasami, bo wosk to jest też taki standard. Nie pojawia się co prawda co miesiąc, ale pojawia się co kilka miesięcy. Kubki to samo. Świece, tak bym była zawiedziona, gdyby świece nie było, więc okej. Okay. Herbaty też są zawsze, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że otwierasz i za każdym razem zastanawiasz się, co tym razem wymyślą. Więc dla mnie rozczarowujący. Mówię, puzzle solo fajne, ale w całości to się po prostu nie sprawdza. Tak więc to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Zapraszam oczywiście do komentarzy, subskrypcji. No i do następnego boksa, który pewnie jakoś niedługo przyjdzie.